Szczęść Boże, witaj bardzo serdecznie. Dzień dobry, mamy sobotę, więc może później słuchasz i oglądasz mnie niż zazwyczaj. Ale niezależnie, która to jest godzina, mamy piękne słowo, które jest nam dane w liturgii. Dziś to fragment 13 rozdziału Ewangelii Mateusza. Królestwo Niebieskie. Podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się ich chwast. Słudzy gospodarza przyszli, zapytali go, panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli, skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im, nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł: Nie, byście zbierając chwast, nie porwali razem z nimi pszenicy. Pozwólcie, obojgu, ruś aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem, żeńcom: zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie. Pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza. Yy, mocne słowo, bardzo realistyczne, yy, i Chciałem zwrócić Waszą uwagę dzisiaj zaprosić do pewnej medytacji, zwłaszcza takiej osobistej nad, nad naszym życiem, w którym jest łaska i grzech, świętość i zło, tak, i, i nieprawość. Tego doświadczamy. Prawda? I, I kiedy tak siedzę z tym słowem, to przychodzą mi na myśl różne błędne interpretacje. Właśnie tego, tego pomysłu na rozwiązanie owego problemu świętości i grzeszności, dobra i zła. Niewątpliwie są ludzie głoszący, że w sumie nie ma czegoś takiego jak grzech. Że najważniejsze jest to, żeby nikomu nie szkodzić, a tak to można robić wszystko, że, że, że nie ma tej kategorii grzechu, że to jest jakaś przeszłość religijna. No tak twierdzą, że w gruncie rzeczy człowiek nie jest grzeszny. Tak? No, to jest oczywiście fałszywa interpretacja nas jako ludzi i, i, i zła ścieżka. Jest też inna ścieżka, równie zła. To jest taka ścieżka, że, że człowiek jest zepsuty. Wiecie, nawet i kaznodzieje są tacy, co uwielbiają mówić o tym, jak to jesteśmy zepsuci, znieprawieni, ile tego zła jest w nas, prawda? I to też jest błędna ścieżka. To tak nie wolno. Jest i trzecia droga yy, i ona się pojawia raz po raz gdzieś w myśleniu chrześcijańskim, katolickim yy, i nie tylko. To jest taka droga manicheizmu, tak, to znaczy, że świat i, i istnieje, najkrócej mówiąc i uogólniając, tak, yy, że jest dobro i zło, tak, i, 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 i to one walczą, te, te pierwiastki ze sobą, tak, i to, 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 to taka interpretacja nie jest właściwa tak, no bo za chwilę łatwo jest powiedzieć, że w gruncie rzeczy do tego, żeby była pełnia, żeby tu była ta harmonia, no to no mamy te elementy plus i minus, tak a gdzie jest prawda? no Pan Jezus w tej Ewangelii właśnie nam o tej prawdzie mówi niewątpliwie więcej jest dobra i dobro zwycięża, święto, i zwycięża, Bóg zwycięża. Yy, nie możemy tu mieć żadnych wątpliwości co do tego. Yy, I druga rzecz to jest ta, że zobaczcie w tej przypowieści: ten, yy, ten gospodarz chroni. Tak? Czy on chroni zło? Nie, on chroni pszenicę. Yy, jak za bardzo przyciśniemy, żeby być doskonałym, to możemy dobro utrącić. To wtedy życie takiej po ludzku rozumianej doskonałości staje się nie do zniesienia. Pan nas chroni. Współpracujmy z nim, nie zgadzając się oczywiście na zło, ale miejmy świadomość tego, że w nas też jest zło, tak? Ale jednocześnie wiedząc, wierząc, przyjmując jasno. Że więcej jest dobra, więcej jest błogosławieństwa Bożego, i że rzeczywiście dzięki łasce Bożej, miłości Bożej, Bożej pomocy jesteśmy tą pszenicą, która jest oczekiwana przez Boga, i, i dobro, które w nas jest, zostanie uchronione, pomnożone i będziemy się nim cieszyć na wieki. Bądź więc cierpliwy, i właściwie. Patrz na swoje życie. Dobrej soboty Wam życzę z Bogiem.